Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak zbudować karmnik dla ptaków. Co prawda nie jest teraz najodpowiedniejsza pora może, żeby dokarmiać ptaki, ponieważ najlepiej powinniśmy robić to zimą. No ale po prostu teraz wpadł mi taki pomysł, że chciałbym zbudować karmnik dla ptaków, postawić go na ogrodzie, więc pokażę Wam, jak to zrobić. Tak naprawdę ptaki powinniśmy dokarmiać zimą, i do końca pierwszych przymrozków powinniśmy to robić, jeżeli już zamierzamy karmić ptaki. Jako że na ogrodzie mam oczko wodne, to coraz większą liczbę ptaków zauważam. Już nie tylko sroki mam na ogrodzie, ale też inne ptaki. Nie znam się na ptakach, nie będę wymyślał. Takie żółte, sikorki chyba to są te. Chyba to są sikorki jakieś. Sikorki bogatki chyba to są. I różne inne fajne ptaszki mam, dlatego postanowiłem zbudować dla nich karmik, a w następnym odcinku może zbuduję jeszcze, pokażę Wam zbudować budkę lęgową oraz powiem Wam w przyszłym odcinku też może co nieco o budkach lęgowych, ponieważ to co kupujecie w marketach, no to często jest po prostu fajnie wyglądające coś, co nie ma sensu. Jakie będzie moje założenie przy budowie karmika? Nie przepadam za karmikami, które są na przykład wykończone, dach jest wykończony gontem albo jakimiś takimi, albo papą. Nie przepadam za tym. Może to jest praktyczne, ale po prostu nie podoba mi się to. Chciałbym to wykończyć w sposób taki jak najbardziej naturalny, więc albo użyję do tego, na pewno użyję albo jakichś patyków, można użyć jakiejś trzciny pewnie. Karmik musi mieć takie zadanie, żeby pokarm, który do niego wsypiemy, nie przemakał. Więc jeżeli bym użył samej trzciny czy patyków, no to wiadomo, że byłoby to raczej by to przemakało przy mocniejszych deszczach, więc po prostu zrobię to papą albo jakąś folią grubą, a na to po prostu dam dopiero jakieś drewno, właśnie jakieś patyki czy coś, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Dobra, idę teraz poszukać elementów, które będą mi potrzebne i zaraz Wam pokażę, czego użyjemy. Postanowiłem, że zrobię podstawę około 22 cm, kwadrat to będzie, 22x22. Daszek, jak wiadomo, musi być troszeczkę większy, więc myślę, że żeby z każdej strony chociaż wystawał chociaż po te 2-3 cm. Także daszek zrobimy troszeczkę większy. A wysokość naszego karmika, pamiętajcie, że wysokość nie może być ani za wysoki, ani za niski. Jeżeli będzie za wysoki, no to w najgorszym przypadku będziecie tam mieli kota, który Wam będzie wcinał jakieś może rzeczy, albo polował sobie tam na ptaki. A jeżeli będzie za mały, no to ptaki po prostu się tam nie będą mieściły, albo po prostu nie wiem, co się będzie działo. Optymalnie, z tego co słyszałem, chyba jest między 16 a 22 cm. Ja myślę, że zrobię wysokość około może tych 20 cm. Jako, że jest pogoda całkiem przyjazna, zakładam GoPro na głowę i wychodzę na dwór ciąć deseczki. Deski od wewnętrznych stron wykańczamy papierem 120. Ok, przygotowałem już deski, są pocięte. To będzie nasza podstawa. Zmieniłem jednak wymiar, nie będzie to kwadrat, tylko będzie to prostokąt. Wymiary 20 na chyba 30, jeżeli się nie mylę. A daszek będziemy mieli o wymiarach 40 na 30.
Akurat znalazłem wyfrezowane deski, w zeszłym roku je frezowałem, więc one będą na zewnętrzne strony. A to muszę złączyć tak, niestety nie miałem takich szerokich desek i musiałem to po prostu robić taką metodą. W ten sposób to będzie. Tutaj dociąłem burty, zostały mi z jakiegoś tam cięcia. Także tak będą wyglądały nasze burty. I zrobiłem, daszek będzie trzymał się na takich nóżkach. Są dwie krótsze nóżki o wymiarze 15 cm i dwie dłuższe o wymiarze centymetrów 20 cm. Więc teraz nie pozostało mi nic innego, jak to pozbijać do kupy. Nasz kalmik jest już skończony. Tutaj zauważcie, dałem bardzo mały haczyk taki. No, jest wystarczająco duży, żeby to utrzymać, ale też nie jest jakiś ogromny, żeby tak wystawał. Troszeczkę może miałem za mało tej trzciny, ale jakoś sobie poradziłem. Tutaj tak jak widzicie, barierki są wystarczająco duże, żeby spokojnie tam można było ziarna dużo nasypać. Tutaj jest połączony dodatkowo klej, dałem. I tak to się prezentuje. Za chwileczkę pójdę, to powieszę. Nasypię jedzenia. Odnośnie jeszcze jedzenia, nie powinno się dawać jakiegoś badziewia typu stary chleb, czy jakieś stare skórki z szynki, czy jakieś stare mięso, bo podobnież ptaki mogą się rozchorować czy coś. Powinno się kupować jakieś dosyć dobre żarcie, jeżeli chcecie dawać. Ja kupiłem jakieś Vitapolu. Jest to, co to jest? Po prostu karma do jakiejś papugi falistej prawdopodobnie. Z tego co wiem, musi być sporo prosa, wtedy będzie dobre. Chciałem w pierwszej chwili kupić żarło dla gołębi, ale pan w sklepie po prostu odradził mi, powiedział, że jeżeli nie chcę gołębi, tylko jakieś normalne, mniejsze ptaszki, no to powinienem użyć czegoś takiego. Ok, kamiczek jest powieszony. Tak się to prezentuje wszystko. Zrobiłem taką konstrukcję do mojej altany dodatkową. Wysięgniczek. Wysokość około 1,70 m, może 60 m. Kamiczka jest. Nasypiemy jedzonka. Od kiedy właśnie oczko wodne jest, dosyć dużo ptaków zaczęło się zlatywać z okolicy jako do wodopoju, czy się umyć. Myślę, że teraz jak będą miały jeszcze do tego jedzenia, to będzie całkiem fajne. Nie wiem, ile się sypie jedzenia, nasypie tyle, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zrobiłem jednak na trzech uchwytach z tego względu, że mogłem sobie dzięki temu regulować kąt, pod jakim to jest. Więc zastosowałem trzy takie uchwyty. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę. Zapraszam Was do subskrypcji także mojego kanału. Zawsze coś się dzieje, coś nowego jest. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku zbudujemy budkę dla sikorek. Trzymajcie się.